schodach w naszym przedszkolu. Oto magiczna walizka. Znamy tą walizkę, prawda? O-o. O-o. Co my tu mamy? To jest właśnie do a do kręcenia? Nie róbcie tego w domu z prawdziwymi talerzami. Będziemy żonglować. Robić magiczne sztuczki z tą oto chusteczką. Proszę bardzo. Cyrkowe zabawy z fantastycznymi obręczami. Dziś pokażę wam, jak zrobić magiczną sztuczkę. Mamy taką oto chustkę, ale macie w domu chusteczki, sznurki, szaliki. Kładziemy sobie na podłodze. I teraz najtrudniejsza rzecz. Robimy w ten sposób ręce, jakbyśmy nic nie chcieli robić. Aha, nie wiecie jak. To teraz wszyscy pokazują razem ze mną. Jedna rączka do przodu, druga rączka do przodu, jedna na drugą, druga chowa się do dziur. Macha na dole, macha na górze. Mamy to? Świetnie. Teraz schylamy się po jeden koniec chustki, po drugi koniec. Uwaga! I rozciągamy powolutku ręce. Wow! Jest magiczny super? Jest. Proszę spróbować to w domu. A tymczasem, żeby nie było, że tak leniwie, to teraz uwaga! Pierwszy konkurs. Bierzemy taką oto chustkę, sznureczek albo szalik. Za jeden koniec, jak najszybciej, chowamy do naszej rączki. Potem druga. Jest. Teraz powolutku, powolutku otwieram. O, piękny kwiatek. Uwaga. Jeśli nie mamy takich chusteczek w domu, możemy wziąć zwykłe chustki do noska albo takie jednorazowe torebeczki przezroczyste, które są w różnych markach. Mamy dwie chusteczki i robimy sprzątanie. Myjemy się. Wycieramy mamę, wycieramy tatę, wycieramy głowy, brzuchy, pupy. Proszę. Uwaga! Hopa! Bierzemy chustki. Dwie ręce. Jedna ręka do góry, druga do góry. I proszę bardzo, już umiemy żonglować. Spokojnie. Bez naprawdę nerw. Już, a jak już potrafimy dwoma, to spróbujmy trzema. Raz, dwa, trzy. Hopa! Raz, dwa. Raz. Ojej! I jeszcze raz. Ojej, cztery. Szybciej. Gdzie jest prawa? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Uła. A gdzie brawa, wszystkie krzyki? Hopa. Ta-dam!
chustki, 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 chustki. To później, ale czas na nasze piłeczki. O, 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 do niej przykleiła mi się piłka. Można wziąć zwykłą tenisową piłeczkę. Albo jakąś inną, jaką w domu mamy do zabaw. Oczywiście nie od razu tak będzie pięknie, jak ja to teraz robię, ale spróbujcie zrobić taką magiczną sztuczkę. Uwaga, jedna piłka, druga piłka, trzecia. Bierzemy dwie piłki do rąki, do rączek, kładziemy, zabieramy. Kładziemy, zabieramy. Kładziemy i powoli coraz szybciej. Hop, hop, hop. I mamy żonglerkę. Teraz to samo, tylko do góry. Jedna, druga, trzecia. Hop. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Będziemy jeszcze to ćwiczyć. A tymczasem nasz ulubiony talerzyk. To nie jest prawdziwy talerzyk do jedzenia. Proszę nie ćwiczyć tego z prawdziwymi talerzykami. To są specjalne cyrkowe talerzyki. Bierzemy specjalny bieg, nakładamy i... O, o. Uwaga na głowę! Latające talerze! Latające talerze! I jest! Na początek to wystarczy z talerza. Potem wrócimy do talerza. Tymczasem... Nie? A ja wiem. Nie? A ja wiem. Ale pewnie, że nie. Nie? Nie. Nie. Ale? Dla was magiczna sztuczka.